Szczęść Boże, witajcie! Mamy dzisiaj niedzielę 12 marca, to jest trzecia niedziela Wielkiego Postu. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przez studni. Było to około godziny szóstej. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody, Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi się napić prosiłabyś go wówczas, a być i wodę żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wodę żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. To zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej po życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem, ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie, nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do, nich, do Niego kobieta Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem nim ja, który z Tobą mówię. Wielu samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest zbawicielem świata. Ta Ewangelia pokazuje nam, że takim podstawowym pragnieniem człowieka jest pragnienie Boga. To pragnienie było też w Samarytance. Próbowała je zaspokoić przez liczne, ale krótkotrwałe związki z mężczyznami. Na rozmaite sposoby człowiek próbuje zaspokoić w sobie te najgłębsze pragnienie. A przynajmniej je zagłuszyć i oszukać. Tym razem stało się inaczej. Przez studni spotkała Jezusa. i Spotkało się pragnienie z pragnieniem. Jezusowe, daj mi pić i jej daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. Pragnienie człowieka i pragnienie Chrystusa, pragnienie, które na tym polega, żeby zaspokoić tamto pragnienie, żeby nasycić człowieka. Najpierw jednak yy, potrzebne było wyzwolenie i oczyszczenie tego pragnienia samarytanki. Dlatego Jezus rozmawia z nią o tym, co jest jej problemem. Nie po to, żeby ją pokorzyć i żeby ją to zabolało, lecz po to, żeby uzdrowić. I trzeba pozwolić Chrystusowi opowiedzieć swoje życie na Jego sposób. Trzeba pozwolić, żeby On w nas wyzwolił to najprawdziwsze i nienasycone pragnienie. Pragnienie samego Boga. Żebyśmy nie musieli się błąkać od studni do studni i wciąż doznawać porażek. Nie was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.